kończącej edukację uczniów klasy trzeciej zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie mechanik operator maszyn i pojazdów rolniczych mamy zaszczyt powitać dyrekcję Rady Pedagogicznej oraz uczniów naszej szkoły. Szczególnie serdecznie witamy naszych kolegów z klasy trzeciej, dla których po raz ostatni zabrzmi szkolny dzwonek. Dzisiejszą uroczystość poprowadzą dla Państwa uczennica klasy pierwszej technikum weterynarii Wiktoria Konopka, oraz uczeń klasy pierwszej technikum mechanizacji rolnictwa Kacper Korotko. W tym roku szkolnym każdy apel rozpoczynamy czytaniem uchowanic. W związku z tym zapraszamy na scenę pana Cezarego Tyszkę, wychowawcę klasy trzeciej zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie mechanik, operator maszyn, pojazdów rolniczych. Henryk Sienkiewicz, uchowanic, rozdział 71. A w ten sam cudny wieczór inny oddział żołnierzy prowadził drogą austryjską Pawła Starsu ku miejscowości zwanej Aqua Salvia. Droga na miejsce stracenia była daleka i wieczór począł zapadać. Góry stały się purpurowe, a podwórza ich zapadały z wolna w cień. W tym zaś wieczorze, w tym przezroczystym złotym powietrzu był nie tylko spokój i ukojenie, ale jakowaś harmonia, która z ziemi zdawała się podnosić ku niebu. A Paweł słyszał ją i serce przypomniało mu się radością na myśl, że do owej muzyki świata dodał dźwięk jeden, którego nie było dotąd, a bez którego ziemia cała była jako miel brzątająca i jako cymbał brzmiący. I przypomniał sobie, jako uczył ludzi miłości, jako im mówił, iż choćby rozdali nam najętność na ubogich i choćby posiedli wszystkie języki i wszystkie tajemnice i wszystkie nauki, niczym nie będą bez miłości, która jest łaskawa, cierpliwa, która złego nie wyrządza, nie pragnie czci, wszystko nosi, wszystkiego wierzy, wszystkiego się nadziewa, wszystko wytrwa. Oto mówienie życia spłynął na nauczaniu ludzi takiej prawdy. I szedł po zagładę jako zwycięzca. Zwycięstwo w oczach porzucił wreszcie wielką drogę i skręcił na wschód wąską ścieżką po sarwijskim wodom. Na wrzodzach leżało słońce czerwone. Przy źródle centurion zatrzymał żołnierzy, albowiem chwila nadeszła. Chwila nadeszła, ale on widział przed sobą wielki gościniec wzdłuż, wiodący ku niebu i w duszy mówił sobie te same słowa, które poprzednio w poczuciu swojej spełnionej służby i bliskiego końca napisał. Potykaniem dobrym potykałem się, wiarę zachował, zawodem dokonał, na ostatek przeznaczony mi jest wieniec sprawiedliwości.